Chcę was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka być winna duchowa służba wasza. Podstawa duchowej służby to jest złożenie w ofierze siebie. Złożenie w ofierze siebie. Zdecydowanie się na to, aby każdy element naszego życia był złożony jako ofiara. Ofiara życia. Nie umartwienie, ale ofiara życia. Coś, co przynosi życie. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Kiedy składasz ofiarę ze swojego życia, to jest początek przemiany myślenia, decyzja o tym, że się składa ofiarę. Wielu ludzi chce zmienić swoje myślenie i nie wiedzą, od czego zacząć. Mówią, co mam zrobić, a mówię, podejmij decyzję, że składasz ofiarę ze swojego życia. Podejmij decyzję, że twoje życie idzie na ołtarz. Podejmij taką decyzję, jeżeli chcesz zmiany myślenia. Nie możesz próbować zmienić swojego myślenia, a dopiero później stać się ofiarą na ołtarzu Boga. W tą stronę to nie pójdzie. Nie możesz zadziałać tak. To tak nie działa. Najpierw jest decyzja o tym, że chcę być ofiarą. Chcę być złożony jako ofiara. Moje życie ma być złożone jako ofiara. Jak ktoś nie chce, rozumiecie, to się nic nie wydarzy. Zmiana myślenia nie przyjdzie. Wczoraj oglądaliśmy program z Magdą Kessler, jak poszła do jednej knajpy i na pierwszej rozmowie z właścicielem ja już wiedziałem, że ten gość nie chce zmian. Nie chce zmian. Rozumiecie? Ona mu mówiła, jakie trzeba zrobić zmiany, a on bronił swojej koncepcji. On nie chciał, żeby jego knajpa została wywrócona do góry nogami. On cały czas chodził za nią i mówił, tylko nie to, tylko nie to, tylko nie to. Rozumiecie? On się bronił. Ofiara się nie broni. Ofiara się nie broni. Ofiara nie mówi, to mi się należy. Tak powinno być. Ofiara mówi, jestem ofiarą i proszę mnie spalić. To jest ofiara. Ona się nie mądrzy. Dopiero potem następuje zmiana myślenia, kiedy zaskoczymy, zobaczymy, że tak właśnie jest. To nie będziemy się frustrować, że nadal jeszcze pewnych rzeczy nie pojmujemy. Najpierw zdecyduj, żeby być ofiarą. Dzisiaj jak będziesz uwielbiał Boga, powiedz, Boże, moja cała dusza, moje całe ciało są złożone w ofierze na Twoją chwałę, mój język, moje koncepcje, moje idee, one są złożone w ofierze. Składam w ofierze mój czas, składam w ofierze moje pieniądze, moje talenty, wszystko, co mi dałeś, składam w ofierze. To jest, Boże, coś, co mogę Ci dać, to jest moja służba. Ja mam taką służbę i od tego momentu będą następowały coraz większe zmiany w Twoim myśleniu. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to, że jesteśmy żywą ofiarą, za to, że Ty pozwoliłeś nam na to, abyśmy, Boże, nie zginęli, ale zostali odrodzeni z Twojego świętego Ducha, jako córki i synowie Boga. Uwielbiamy Ciebie za to, wywyższamy Cię, Królu, podnosimy Twoją chwałę. Alleluja! Sure.
kobieta krew płynęła z jego ran. Rozdartym ciałem wstrząsał wielki ból. Na szląskim krzyżu konał arcykról. Brutalnie osądzony za grzechy mas. Zamykał drzwi przeszłości ludzkich ras. Niesprawiedliwą śmiercią spłacał dług. Ratował swe stworzenie, wielki Bóg. On zrobił to dla ciebie. Pamiętaj to człowieku. Dziś nie masz otwarte, nie żyjesz łaski wieku. Wystarczy, że uwierzysz w potężne jego dzieło i w serce zapłonę. Yeah.
człowieku. Dziś niebo masz otwarte, żyje w własnym wieku. Wystarczy, że uwierzysz, bo tak źle nie podzielą i serce za
Karabamasa Kurumasa. Karabasa Kurumasa. We're
gdy rozstąpiło się niebiosło. Mnie serce w uwielbieniu śpiewa ci, jak wielkiś ty, jak wielkiś ty. Wielki śpiew, a serce w uwielbieniu śpiewa ci, jak wielki śpiew.
serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielki śpiew.
Boże, dziękuję Tobie, że moja służba jest duchowa. Podziękuj za dynamiczny rozwój w Duchu Świętym. Wszystko odbija się według swojego rodzaju. Jesteś duchowym człowiekiem. Nie ma takiej opcji, żebyś nie rozwinął się w Duchu Świętym. Powiedz Boże, dziękuję Tobie, że nie mam przeszkód w budowaniu. Dziękuję Tobie za to, że jestem duchowym człowiekiem. Dziękuję Tobie, że ja rozwijam się w duchu. Dziękuję Tobie za dynamiczny rozwój mojej służby. Dziękuję za to, bo szokoro masakra ramasanto ramasanto. Ura ramasanto ramasanto szokoro ramasanto ramasanto ramasanto. Ormo kotoro ramasanto ramasanto ramasanto. Ojcze, my ogłaszamy dynamiczny rozwój w Duchu Świętym. Uwielbiamy Ciebie, cudowny Święty Duch. My proklamujemy go nad całym Kościołem Mocy i nad całym zespołem apostolskim. Dynamiczny rozwój w Duchu Świętym. Dynamiczny rozwój w Duchu Świętym. My to proklamujemy, my to ogłaszamy. Ojcze, dziękujemy Tobie, że każda osoba bez względu na wiek, na swoje pochodzenie i na swoje umiejętności będzie się rozwijała dynamicznie w Duchu Świętym. Uwielbiamy Cię i wywyższamy Ciebie. My w imieniu Jezusa przeklinamy w tej chwili wszelki diabelski plan, który został powzięty przeciwko ludziom w Kościele Mocy i Zespole Apostolskim. Diable, zabrana Ci wszelki, oddawaj wszelki ten, który pozyskałeś sobie w życiu ludzi w imieniu Jezusa. Zabieraj swoje łapy, zabieraj swój wpływ w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. My mówimy, że nie ma żadnych przeszkód do budowania. My mówimy język wiary, język wiary. Autorytet i przeklinam to w imieniu Jezusa. Dzisiaj prorok może przyjść i potwierdzić to, co Ty masz w swoim sercu. Jeśli ktoś Ci powiedział słowo, że masz gdzieś jechać, a Ty tego nie chcesz, to tego nie musisz brać. Jeśli ktokolwiek padł ofiarą takich rzeczy, my bierzemy w tej chwili nad tym autorytet. My nakładamy teraz krew Jezusa na każdą osobę, która została dotknięta jakimkolwiek lewym proroctwem. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, ja w tej chwili ściągam kajdany z rąk ludzi i z nóg ludzi. Ja ściągam zasłony z umysłów ludzi. Jakiekolwiek słowo zostało wypowiedziane z ust autorytetu i człowiek się z tym zgodził, a nie uwierzył w to, ja to przeklinam w imieniu Jezusa. To nie działa nad Tobą, to proroctwo nad Tobą nie działa. Jesteś od tego wolny. Twoje życie jest wolne. Twój umysł jest swobodny. Twoje życie jest wolne. Twój umysł jest swobodny. Możesz działać tam, jak pragniesz. Bóg współdziała z Twoimi pragnieniami. Bóg współdziała z Twoimi pragnieniami. Szokorowa, kanalata. My czyścimy duchową rzeczywistość. Ustanawiamy w tej chwili standard nieba. Standard nieba. Standard nieba.
żoną, to chcę ci powiedzieć, że to jest pierwsze twoje powołanie. To jest pierwsze twoje powołanie. Bóg cię widzi. Bóg widzi twoje serce. Nie myśl tak o tym, że nikt nie widzi twojej służby. Oko Pana przepatruje całą ziemię. Bóg patrzy w ukryciu. On patrzy na twoje serce. Bycie żoną to służba. Wiesz, jak jest, kiedy gotujesz obiad. To nakładasz wszystkim, a sama nakładasz sobie ostatnie. Bierzesz ostatni skrawek mięsa, który jest przy kości. To służba. Jesteś w taki sposób obdarowany. Ostatnio kładziesz się spać i pierwsza wstajesz. Celujesz, szyjesz, dbasz. To nie jest mniejsza służba. To służba. Jesteś duchowym człowiekiem. Jesteś duchową kobietą. Bycie żoną to cudowna służba. Bóg widzi twoje zaangażowanie. Bóg widzi twoje poświęcenie. Twoja służba w pewnym stopniu jest jak pług. To się dzieje w ukryciu. Tego nie widać. Na rzut oka. Ale działasz w tak zwanych podziemiach. Robisz cudowne, duchowe zaplecze. Być może na tej ziemi nie spotkasz się z pochwałą, ale dostaniesz nagrodę w niebie. Bóg cię widzi. Bóg, który patrzy w ukryciu, On widzi twoje serce, On widzi twoje intencje, On widzi twoje motywacje. Prawdziwie kochasz, prawdziwie kochasz. Nie daj się diabłu oszukać, jeśli nie znajdujesz w sobie kogoś więcej, to pamiętaj, że bycie żoną to jest bycie odpowiednią pomocą dla swojego męża. To duchowa służba i niech nikt tego nie umniejsza. Ojcze, ja modlę się o cudowne żony w Królestwie Bożym, które są znakomitym wsparciem dla swoich mężów. Ojcze, ja dziękuję Tobie za chwalebne żony, za te cudowne kobiety, które zdecydowały się, Ojcze, być podporami dla swoich mężów, które się zdecydowały, Ojcze, trzymać ich ręce, Ojcze, jak Mojżesza, Ojcze, wtedy, kiedy ich ręce mdleją, to te kobiety podtrzymują ręce swoich mężów. Ojcze, ja dziękuję Tobie za tą służbę. Ja podnoszę tą służbę. Ja podnoszę tą służbę. I ja nie pozwalam Ci, diable, abyś osłabiał tą służbę. W imieniu Jezusa Chrystusa. I ja przeklinam teraz każde słowo pogardy, każde słowo zgardy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Zacznij mówić o sobie jako duchowej kobiecie, jako duchowym człowieku. Jesteś duchowym człowiekiem. Duchowym człowiekiem. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Ty jesteś naszą siłą. Ty jesteś naszą siłą. Ty nasze życie odbierasz, Jezu. Do Ciebie należymy. W Tobie się poruszamy.
święty, święty Bóg, Panu Pan i Królu. Święty, 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 święty Bóg, Panu Pan i Królu. Jako proroka wyznacza krzywy trend, to poniesie konsekwencje. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć. To bardzo odpowiedzialne.
Chciałbym, żebyśmy się modlili, ale nie położyli na nich ręce. Ja chcę, żeby prostowały się ścieżki ludzi. Thank you.
Thank you.
od Boga. Coś wam chcę powiedzieć. Na temat fałszywej pokory. Uważam, że to ważne. Jeśli czujesz się osobą proroczą, a nie wyszedłeś, to błąd. Coś wam powiem. Byliśmy kiedyś z Arturem na takim spotkaniu. Byli na tym spotkaniu sami liderzy i sami usługujący. I pastor tego spotkania poprosił, żeby usiąść z przodu. I pewnie ludzie nie usiedli z przodu, tylko siedzieli z tyłu. I on do nich mówi, jesteście pyszni. Za każdym razem chcecie, żebym was wzywał po imieniu i nazwisku, żebyście wyszli do przodu. To fałszywa pokora. Człowiek, który jest pewien swojego powołania, jest osobą jaką publiczną. Powal to dzisiaj w swoim życiu. Bo może być tak, że wewnątrz siebie jesteś takim prorokiem. Rozumiesz? Napakowanym, naładowanym, ale nie wyszedłeś do przodu. Bo uważasz, że jesteś większy niż to, co było tutaj z przodu. Ale wewnątrz siebie czujesz się osobą proroczą. Złam to. To głupota. Wiecie, śmieszne. Diabeł jest śmieszny. Diabeł nie lubi, jak jego się obnaża, a my będziemy go obnażać. Powaduj dzisiaj w swoim życiu. Nie bądź taką osobą. Nie bądź pyszną osobą. To pycha. Po prostu. La, 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 la.
świątynię, aniołowie śpiewają. Święty, kraj Jego szaty wypełniał świątynię.